Pracuję w projekcie opisującym ciekawe wyzwania. Wynika to z tego, że adaptujemy istniejące duże rozwiązanie do nowych technologii i wymagań klienta. Jednocześnie dbamy o to, żeby nasza architektura i nasze rozwiązanie wciąż stosowało się do najnowszych wymagań i trendów. Cześć, mam na imię Łukasz, pracuję w naszej firmie od ponad 9 lat na stanowisku .NET dewelopera na pozycji seniora. Projekt, w którym pracuję, zajmuje się zarządzaniem zadaniami dla dużych firm, głównie prawniczych i dla szpitali. Jest to rozwiązanie, które jest wysoce customizowalne, przez co można dostosować je do potrzeb każdego indywidualnego klienta. Aplikacja podzielona jest na szereg komponentów, z których każdy działa niezależnie. Nie jest do końca rozwiązaniem mikroserwisowym, ale jest czymś podobnym. Pracujemy zarówno w dotnecie 6, gdzie większość komponentów w tej chwili używa tego rozwiązania, ale część posiada również jeszcze starszy dotnet framework. Używamy SonarCube'a do analizy statycznej kodu, który oczywiście uruchamiany jest na pull requestach w Azure DevOpsie i dba o to, żeby nasze pokrycie testami, jak również typowe błędy programistyczne były wyłapywane jak najszybciej. Używamy również narzędzia zwanego Pactem. Jest to coś na kształt testów integracyjnych, które pozwala zweryfikować na poziomie aplikacji klienckich, czego ta aplikacja oczekuje od naszego API, a potem na poziomie API zweryfikować, czy rzeczywiście taka odpowiedź jest przekazywana z powrotem. Do deploymentu używamy Terraforma, dzięki czemu zapewniamy, że nasze środowiska są za każdym razem tworzone w ten sam sposób. W tej chwili dbamy o to, żeby nasza aplikacja była podzielona na poszczególne komponenty i w domyśle zamierzamy podzielić nasze rozwiązanie na takie prawdziwe mikroserwisy, gdzie każde rozwiązanie będzie mogło być hostowane oddzielnie. Ja pracuję w zespole, który jest mieszany, to znaczy mamy deweloperów zarówno po naszej stronie, jak i po stronie klienta. Pracujemy z nimi jako jeden wspólny zespół. Wynika to z tego, że potrzebna jest istotna wiedza biznesowa, dzięki czemu osoby po stronie klienta, będące bliżej biznesu, pozwalają nam lepiej zrozumieć niektóre wymagania. Po stronie naszej firmy mamy również delivery managera, który zajmuje się wszystkimi kontaktami biznesowymi z klientem. Mamy oczywiście zespół QA-ów w projekcie. Na co dzień mamy też do czynienia z zespołem architektów, którzy dbają o to, żeby nasze rozwiązanie pasowało do najnowszych standardów, jak również wpasowywało się w ogólny obraz całego rozwiązania firmy. Mam okazję pracować z osobami, które mają olbrzymie doświadczenie. Na co dzień jestem w stanie zobaczyć jakieś nowe rozwiązania, uczyć się nowych rzeczy. Ludzie, którzy tutaj pracują, naprawdę sporo widzieli i dzielenie się doświadczeniem jest czymś na porządku dziennym. Jednocześnie staramy się utrzymać koleżeńską atmosferę i dbać o to, żeby pracowało nam się przyjemnie, ale kiedy potrzeba coś zrobić, no to siadamy razem i poważnie podchodzimy do problemów.